Karola była opisana młody policjant Suwałk. Bardzo mi to pasowało. Nie była bardzo mówiona rola, dlatego że... Ale krzykliwa była bardzo. Znam ją, pamiętam do tej pory, mogę ją powiedzieć, że niech żyje. Takie całe. Ale nie dotyczyło, to odeszłej. To było, dotyczyło Marii Konopnickiej, okrzyk niech żyje Maria Konopnicka wznosiła Agata Buzek. I pamiętam, że ten koszmar grania w filmie dopiero wtedy zrozumiałem, kiedy mnie Staszek tym zaprosił. Mam do tej pory zdjęcie, tak zwaną zbiorówkę, na schodach niby komisariatu w Suwałkach, a de facto zrujnowanego budynku z stadionu Skry. I tam stało nas 12 osób na tych schodach. Ja stałem koło Krzysztofa Kowalewskiego, ale zdjęcie po wywołaniu na tych schodach stoi tam 40 osób, bo te osoby są zmultiplikowane. Co tak się człowiek przyjrzy, to te osoby, które stoją w drugim, trzecim, czwartym rzędzie, są po wielokroć tam wstawione. Nawet ten tłumek, ja stoję z Kowalewskim, ja w mundurze i Kowalewski też w mundurze. Bardzo przyjemna pamiątka. Natomiast to, że właśnie te policyjne role się do mnie tak przyczepiły, to jest ciekawe i niepokojące. Ja się muszę chwalić. Tak, no wiesz, może tak. Po prostu jak pierwszy, lepszy, a nawet wybitniejszy reżyser patrzy na Mięsugowa, widzi policjant. Natomiast ja też chcę się pochwalić, też zagrałem w tym filmie rolę. Nikt nie zauważył. Jak to? Rola była wyszczególniona na liście, no chociażby kto patrzy na listę występujących. I inni. Nie, tylko było tam napisane lekarz wspaniały jako nazwisko. I poszedłem z rodziną, żeby udowodnić rodzinie, że jestem wziętym aktorem grającym lekarza. Panie prezydencie, no, jakby coś potrzebny był pan lekarz, to ja też. Ale niestety w momencie, kiedy już się miałem pojawić, kichnąłem i w tym momencie skończyła się moja rola i nie widziałem się w tym filmie. Żona powiedziała, że wspaniale wygrałem. Lekarz wspaniały w końcu. Ale to muszę zdementować. Ja grałem u Krystyny Jandy. Grałem w spektaklu Kopciuszek. Grałem króla. Czy powiesz też całą rolę, jaką powiedziałeś? Królową była Ewa Milewicz i pamiętam, miałem mówioną rolę i ona brzmiała ciszej, bo nic nie słyszę. Do tej pory pamiętam. I proszę Państwa, te niezwykłe sukcesy w świecie teatru, filmu, w cyrku byliśmy? Nie. Ty byłeś w cyrku chyba. Nie grałeś żadnego smoka ani lwa, tygrysa. Ani tresera? Nie, cyklu nie lubię. No więc, ale teatr i film wystarczy. Ja zawdzięczam w każdym razie Grzegorz, nie, ale ja za to zawdzięczam pojawieniu się w Szkle. Pojawieniu się, którego nie rozumiem i do dzisiaj nie wiem, dlaczego tam się pojawiłem, ale przypadki chodzą po ludziach. Kolega Mięsugow uważa, że nie powinien mi mówić o tym, dlaczego ja się tu znalazłem, no ale takie jest życie. Także mnie szkło kontaktowe odkurzyło, bo ja byłem zupełnie już, odszedłem już od zawodu i chciałem się zatopić w rolę emeryta. A kolega Mięsugow mnie, że tak powiem, z naftaliny wyciągnął. Faktem jest, że Marek, zresztą ta książka jest dowodem tego, że Marek tam miał długą przygodę z przyzwoitą, jak na tamte lata, gazetą Życie Warszawy. Przyzwoitą, bo chociaż to też nie jest do końca takie oczywiste, bo jak kupiłem Życie Warszawy 31 sierpnia 1984 roku, bo wtedy mi się urodził syn i sobie tak pomyślałem, schował mu tę gazetę na pamiątkę. Jak będzie miał 18 lat, pokażę mu, powiem, wiesz, to jest gazeta kupiona w dniu, w którym się urodziłeś. Notabene to tak zrobiłem. To znaczy w 2004 roku, czy w 2005
drugim gdzieś pokazałem mu tę gazetę i zaczęliśmy ją wertować. I tam rzeczywiście na pierwszej stronie było cały czas biuro polityczne, pierwszy sekretarz, biuro polityczne. Marek pisywał nigdy na pierwszej stronie, raczej na stronie czwartej, piątej. Przez 8 lat na trzeciej. To na była trzeciej. Taka dobra strona. To się nazywało Dzień Targowy i on jeździł po tych różnych targowiskach PRL-owskich, które gdzieś tam no, trzymały nos nad wodą, bo istniały. To istniał wolny handel, ale jaki był handel w PRL, to mniej więcej wiadomo, jak się czyta. Na targach był prawdziwy. Na targach był prawdziwy, ale okoliczności były niewiarygodne. W każdym razie to Marek miał swoją przygodę z życiem Warszawy. Tu mała dygresja, bo mnie syn wtedy, jak miał to 18 lat, jak przeglądaliśmy gazetę, zapędził mnie w tak zwany kozi róg, ponieważ mówi... I mówisz, że kupiłeś tę gazetę po znajomości. Ja mówię, no tak, bo odkładała mi pani, ja i dałem kostkę masła, dawałem jej co tydzień. Ona mi odkładała gazety. A on mówi, ale to była ich gazeta. Ja mówię, no ich. Ale nie można jej było tak po prostu kupić. Ja mówię, można, tylko mało jej było, więc jak człowiek późno przyszedł, to już nie było. To dlaczego nie drukowali więcej, jak to była ich gazeta? Ja mówię, wiesz... Nie wiem właściwie, dlaczego no to były to byli te elementy. A ty chciałeś to kupować, tak. To dlaczego nie drukowali więcej? Zapędził mnie w kozi róg, ponieważ nie wiem dlaczego, skoro ja chciałem ich gazetę kupować, dlaczego ich... No to jest zagadki... Było mało papieru do ja w tej książce na koniec, żeby ludzie pamiętali o tym, albo rozumieli pewne mechanizmy, które się zapomina. Dałem taki słownik, krótki słownik ekonomii i socjalizmu. I tam na przykład... Trudno, bo ja nie mogłem tego wytłumaczyć. Pisałem o tym, że władza chciała nas przekonać do siebie, więc wydawała gazety, które nas przekonywała do siebie, jednocześnie drukowała ich tyle, żeby ludzie ich nie mogli kupić. Kolejni ludzie stawali w kolejkach. Nie wiem, państwo pewnie nie pamiętają, ale jak się jechało na wczasy nad morze, to na przykład główny kolporter PRL-u nie przyjmował do wiadomości, że jeżeli ludzie jadą nad morze i w góry, to żeby gazety jechały z nimi nad morze i w góry. W związku z tym wszyscy odpoczywający, pierwszą rzecz, którą robili rano, zamiast iść na śniadanie do domu wczasowego, to lecieli do kiosku i stali 2 godziny po to, żeby dostać gazetę, bo potem nie dostali. Władza robiła wszystko, żeby to, co ona chciała, żeby przekonać lud, do tego ludu nie docierało. Ale to był taki też kraj, gdzie nie wiadomo, gdzie był wschód, a gdzie był zachód, bo wiadomo, że NRD to był wschód, prawda? Ale leżał na zachodzie. W gruncie rzeczy byliśmy otoczeni przez wschód, mimo że wschód był na południu, tylko Morze Bałtyckie było na północy. Także wschód był wszędzie. No, bardzo dziwna figura geograficzna. Ja jestem po geografii i zawsze mnie to dziwiło, że wschód jest wszędzie. I pamiętam, że nie wiem, dlaczego Marka tak, bo jego to tak ciekawie. Ja wtedy siedziałem i myślałem, że może Krzyśka Dałszewicza, którego gdzieś tam znałem, ale też nie powiem, kiedy poznałem Dałszewicza. Nie wiem, kiedy poznałem Marka. Tam ja się... wiem, na korytarzu w Trójce. Mijaliśmy się gdzieś na korytarzach, pewnie w Trójce. W każdym razie wymyśliłem tego Marka i potem on rzeczywiście na stare lata, no trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to 12 lat temu to już miał stare lata. Strach pomyśleć, co on ma teraz w ogóle, ja się go boję pytać. Ale na stare lata nagle spadła na niego... On często występował w radiu, ale w radiu to no nie widać. No, mówi się, że on ma tego rodzaju warunki głosowe, że mógłby spokojnie występować bez radia. To znaczy... Bez prądu, tak. Bez prądu, że on spokojnie dojdzie, ma tubalny głos tam gdzieś może... całą dziewicę mógłby gdzieś tam tym głosem przykryć, ale... Kiedyś moja żona przyszła do życia Warszawy, do pracy, tam był taki bardzo długi korytarz, dosyć duża redakcja była i pyta się portiera, czy mąż jest w pracy. Nie słyszałem. To jest tak i Marek na te stare lata nagle dostał jakiegoś takiego drugiego życia telewizyjnego, zaczął być rozpoznawany na ulicy, w Wałbrzychu też. Ja widzę tam gdzieś, pojechaliśmy raz czy drugi, nagle patrzę na autografy, jakiś wiaduszek, wielbicielek
I on mówi, ach, to takie męczące. I widzę, tak, tylko się rozgląda, gdzie jest jakiś inny wianuszek, który zaraz go otoczył. Proszę Państwa, to ja zaraz Państwu nie powiem, że odgarnia włosy, nie. Ale mówię, ale jak to męczące jest, jakie to jest. Kolega Miecugow, że przejdę na taką neutralniejszą formułę. Kolega Miecugow, od pierwszego mojego pojawienia się we szkole, a pojawiłem się tydzień, dwa tygodnie po premierze, dlatego że nie mógłbym być wcześniej, bo jeździł na nartę. I kolega Miecugow od tego czasu zaczął jeździć na mnie jak nomen omen po łysej kobyle. I póki żyła mama Grzegorza, to ja byłem chroniony jakoś przez nią. Tak, moja mama mnie dzwoniła po programie i mówi, no dobrze, tylko ja taką mam prośbę, to już ci chyba mówiłam. Nie dokuczaj tak panu Markowi. Ja mówię, mamo, ale on to lubi. Nie, nikt tego nie może lubić, nie. On ja naprawdę mnie dokucza. Przecież ja oglądam, ja widzę, nie dokuczę tego. No więc moja rodzina od czasu do czasu robi jakieś demonstracje pod domem Miecugowa, ręce precz od litości. Tak, litości dla przybylika. Niestety on jest nieczuły i tego. No ale to natomiast to jest jeden z uroków tego programu, że Państwo usłyszeli od Grzegorza opowieść o tym, jak się robi szkło i jak to trwa i to trzeba obstawiać, regalakować, układać. Natomiast my w początkowym stadium szkła pokazywano nam czasem, co tam będzie. Ale po roku czy dwóch odcięto nas w ogóle od tego i teraz to się zamieniło w cudowną formę zabawy w gruncie rzeczy, bo ja przychodzę do szkła tak gdzieś za 22:10. Za 22 to na powtórkę. Jestem pudrowany, bo panie chcą mnie pozbywać tego błysku, który chciałbym błysnąć, a one mnie pudrują, żeby nie. Wchodzę do studia i czasem mi mówią na początku, ja zawsze im zadaję pytanie, od czego się dzisiaj się zaczyna i czasem w łaskawym geście powiedzą, jaki jest pierwszy program. W sumie jestem w sytuacji tak jak Państwo, jeżeli oglądacie, czyli też po raz pierwszy widzę to, co jest na ekranie. Czasem nie słyszę, bo słuch mi czasem nie zawodzi, ale mówię tak. Jeżeli się mówi tak lekko od rzeczy, to do wszystkiego można dopasować, także, prawda? Znaczy to jest taka polityczna umiejętność, jak od 8 lat Polki i Polacy. No w każdym razie kiedyś ktoś mnie zaczął nachalnie wypytywać, jak ja się przygotowuję i kiedy się przygotowuję, jak mówiłem, że się nie przygotowuję, a on chciał dalszy ciąg odpowiedzieć, to powiedziałem, wiesz, właściwie, prawdę mówiąc, zacząłem się przygotowywać do szkoły kontaktowego w 71 roku. Wtedy rozpocząłem pracę dziennikarską. No i to coś w tym jest, bo w gruncie rzeczy ja, w odróżnieniu od paru moich kolegów, żeruję na wspomnieniach. Bo mnie się wszystko kojarzy. Jak prezes zaczyna mówić, włączam i tak dalej, i tu i wytycza, i tych wrogów, bo ja pamiętam z czasów szczęśliwie minionych, że głównym elementem przemówień Gomułki czy Gierka to byli wrogowie, którzy nas otaczali. To było pierwsze. Po drugie, drugim elementem, który mnie zawsze denerwował, bo ja mam bardzo egoistyczne podejście do życia. Chciałbym sobie pożyć w moim życiu sam, a nie żyć dla dobra przyszłych pokoleń. A Gomułka z Gierkiem mi wmawiali, że ja mam żyć dla przyszłych pokoleń. A mówię, kurde, a kiedy ja sobie pożyję? I teraz nagle zaczynam widzieć, że ktoś mi mówi, że ja bym, że tak, po pierwsze otacza mnie coraz więcej wrogów i że na przyszłość się do mnie uśmiecha samymi świetnymi barwami, ale za 20-30 lat. A Grzegorz wie, że ja za 5 lat już nie będę odczuwał specjalnej rzeczywistości. Nie, ja sądzę, że... Tak się może wydać. Nie, jestem w dobrej formie cały czas. Mimo wszystko. Miał operację kolana. Wszyscy się spodziewali, że to będzie pierwszy jednonożny komentator, ale się szybko wykaraskał. Chodzi normalnie, jeździ na nartach, więc to... A to już te operacje miał w tym roku, no to normalnie... Nie, w końcu listopada miał.
No tak, to jednak ten czas leci. To jest tak, że rzeczywiście się nie przygotowujemy specjalnie. No ja się przygotowuję w ten sposób, że ustalam pewną kolejność i pewien podział wątków. Staram się, żeby nic z danego dnia, co jest moim zdaniem ważne, nie umknęło. Unika się takich rzeczy jak śmierć, chociaż oczywiście czasami nie sposób, dlatego że jeżeli odchodzi ktoś taki jak Wojciech Wunarski, jest oczywiste. W maju będziemy mieli pierwszą rocznicę śmierci Marysi Czubaszek. Pewnie też jakoś to obejdziemy, ale zauważamy różnego rodzaju odejścia, ale no nie wiem, Witold Pyrkosz, który ma dzisiaj pogrzeb chyba, Witold Pyrkosz nigdy z nami nie współpracował, więc to nie jest temat, który zauważymy. Chociaż dla kultury polskiej, dla świata to jest temat do odnotowania, ale mówię, jakie tematy się nie zmieszczą, czy nie wiem, czy się myślą, bo co tu powiedzieć, no. To nie jest, a czyli to się stało. Czasami jest tak, że nie wiem, o śmierci Kapuścińskiego dowiedzieliśmy się akurat przypadkiem, mieliśmy w dwójkę program. Ja dostałem parę minut przed 10 informację, że poszedł taka pogłoska jest i byłem psychicznie przygotowany, ale 7 minut po 10 się okazało, że to prawda. I zmieniliśmy wtedy i zrobiliśmy szkło kontaktowe o Ryszardzie Kapuścińskim. Zdarza się nam tak, że mamy jakieś takie nietypowe całkowicie wydania, ale normalne wydania to wybieramy rzeczy, które danego dnia się zdarzyły i komentatorzy nie wiedzą. Nie było w moim planie to, żeby tak jak mi się zdarzyło, nie wiem, 2 tygodnie temu, że mnie Artur Andrus ugotował. I to jest straszne uczucie. To znaczy, ja siedziałem w tym studiu i marzyłem o tym, żeby była awaria prądu, bo dobrze by się coś stało, bo ja po prostu nie mogłem oddechu złapać i nie byłem w stanie nic powiedzieć. Ale to jest taka bezradność, a człowiek mi się 2 razy zdarzyło zostać ugotowanym. Raz przez Wojtka Zimińskiego, a teraz przez Andrusa. Dlatego jak potem to analizowałem, to myślałem, ty głupku, no przecież jeżeli znasz Andrusa i wiesz, że on na scenie mówi w przerwie, zapowiada jakiś zespół, jakąś grupę, która wystąpi 5 minut, a on mówi, to proszę rzućcie mi tam 5 jakichś terminów, bo ja ułożę według tego piosenkę. Ja on potrzebuje 5 minut, żeby ułożyć 16-złotkową piosenkę na takie terminy jak Sushi, Kałasznikow i Urbi et Orbi i on to jakoś połączy i zrobi z tego... A ja mu rzuciłem, a zna pan jakąś legendę na temat... Przysłowie na temat... Bo tam Budka powiedział przysłowiowy Sebastian K. Śmieszy mnie to, jak ktoś mówi przysłowiowy albo legendarny piłkarz, prawda? Nie znam żadnej legendy... No nie znam, że znaczy legendarny piłkarz naszej reprezentacji, Włodzimierz Lubański, którego obaj bardzo znamy i bardzo lubimy, ale nie znamy żadnej legendy na temat Włodzimierza Lubańskiego. Są w Krakowie piłkarze legendarni, którzy są weszli. No tak, że jak się mówi przysłowiowy Sebastian K., to ja mówię, czy zna pan jakieś przysłowie? I tylko mrugnął okiem, walnął jakieś przysłowie. Coś tam, że niebo łka, gdy Sebastian K., coś tam, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ale ugotował mnie tym, a ja się sam prosiłem o to, to znaczy... I to nie jest w żaden sposób ustalone. Ale to jest... Ja miałem raz taką sytuację, 1,5 razy, ale raz miałem taką sytuację, byłem jeszcze wtedy świeżym szklarzem. Już myślałem, że byłeś młody. Świeżym szklarzem i jeden poseł, o którego nazwiska nie ma co wspominać, powiedział o innym pośle, że zawieszony został człowiek z ramienia. Ja tam coś powiedziałem i nagle zobaczyłem, że tak, głowa pracuje, ale nie, że organizm nie reaguje na to, co głowa robi. No nic nie można zrobić, można tylko się zwinąć i udawać, że się nie krzyczy głośno i tak dalej. Przyszedłem do domu, powiedziałem żonie, że już więcej do szkoły nie idę, bo to już jest kompletna kompromitacja. Potem okazało się, że to też był jeden z przebojów szkła. Minęło od tego czasu 10 lat, ale
to dzisiaj pamiętam to z przerażeniem. Może jest to wesołe, jak się to ogląda, ale to, co się przeżywa na fotelu, jest koszmarem. A ja powiedziałem, że Artur mi raz ugotował, on mi gotował dwa razy tak naprawdę, chociaż też to było, to drugie było dawno temu, z 8 lat i zdarzyło się na sam koniec, także już poszły sygnały wszystkie i mogłem umierać już w samotności, a nie na antenie. A to było tak, że przedstawiając Artura powiedziałem i Artur Ambrus, ale pana wszyscy znają, nie. I no właśnie pana wszyscy znają, pana nie trzeba przedstawiać. No co Artur Ambrus bez mrugnięcia okiem ukłonił się, powiedział Julio Iglesias.